kochani. Witam w piątkowy, fantastyczny poranek. Zaczniemy tradycyjnie od mantry Renam, Satnam, Gyan Mudra. Prawa dłoń od siebie, lewa do siebie, mały palec lewej dłoni łapie za kciuka prawej dłoni. Mudra na poziomie serca. Ekonkar Sadgur Prasad. Remana hebi de jau kama singi sacha kabat kantala dhyan vibo chara tati go attam pasakar ki bichana madharam bajar param tar tatar ko ubjara grasaram ugdai tang trangaram nad gyan ki bandanam chaka chaka rahe dev danarpun chaka chaka bhyam bivanam atam upades besam jam ko japa sa japa japa Sadarehe kam chansikaya kalna kapku biape. Remane bide jokamao singi sacha kapat kantala dhyan vibo charao. Tatiko attam pasakarki bichana madaram. Baja param tar tatarko ubjara grasaram. Ugdeitang trangaram nad gyan gibbandanam. Chaka chaka rehe devdanatmun chaka chaka pyon bivanam. Atam upades besam jamko japa sa japa japa sadarahe kam chansikaya kalna kalku biape remanahe vida jokamao singi sacha kapat kantala dhyan vibo charao tatigo attam pasakarki bichana madharam bhaja param tar tatarko ubjara grasaram ugdaitang trangaram nad gyan gibbandanam Chaka chaka rahe devdanavmun chaka chaka bhyam bivanam Atam upades besam jamko japa sa japa japa Sada rahe kam chansikaya kalna kapku bhyape Remanahe vida jokamao singi sacha kapat kantala dhyan vibo charao Tatigo attam pasakarki bichana madharam Bajar param tar tatarko ubjara grasaram Ugdeitang trangaram nad gyan gibbandanam Chaka chaka rahe devdanavmun chaka chaka bhyam bivanam Atam upades besam jamko japa sa japa japa Sada rahe kam chansikaya kalna kapku bhyape Remanahe vida jokamao singi sacha kapat kantala dhyan vibo charao Tatigo attam pasakarki bichana madharam Bhaja param tar tatarko ubjara grasaram Ugdaitang trangaram nad gyan gibbandanam Chaka chaka rahe devdanatmun chaka chaka bhyam bivanam Atam upades besam jamko japa sa japa japa Sada rahe kam chansikaya kalna kapku bhyape Remanahe vida jokamao singi sacha kapat kantala dhyan vibo charao Tatigo attam pasakarki bichana madharam Bhaja param tar tatarko ubjara grasaram Ugdaitang trangaram nad gyan gibbandanam Chaka chaka rahe devdanavmun chaka chaka bhyam bivanam Atam upades besam jamko japa sa japa japa Sada rahe kam chansikaya kalna kapku bhyape Remanahe vida jokamao singi sacha kapat kantala dhyan vibo charao Tatigo attam pasakarki bichana madharam Bhaja param tar tatarko ubjara grasaram Ugdaitang trangaram nad gyan gibbandanam Chaka chaka rahe devdanavmun chaka chaka bhyam bivanam Atam upades besam jamko japa sa japa japa Sada rahe kam chansikaya kalna kapku bhyape Remanahe vida jokamao singi sacha kapat kantala dhyan vibo charao Tatigo attam pasakarki bichana madharam Bhaja param tar tatarko ubjara grasaram Ugdaitang trangaram nad gyan gibbandanam Chaka chaka rahe devdanavmun chaka chaka bhyam bivanam Atam upades besam jamko japa sa japa japa Sada rahe kam chansikaya kalna kapku bhyape Remanahe vida jokamao singi sacha kapat kantala dhyan vibo charao Tatigo attam pasakarki bichana madharam
Badże parantar tatarko ubdżera grasaram ugdejtan ktrangran nad gyangit bandanam czak czakarahe devdanat mun czak czakabiam bivanam a tam upades besanjamko japa sa japa japa sadarahe kamchansi kaya kalna kapku biape Remane hebida jokamao singi sacha kapatkantala dhyan bibottara Tati gavattam pasakarki bichana madharam Bajar parantar tatarko ubjara grasaram Ugdaitang tarangran nad gyankit bandanam Chakchakarahe devdanat mun chakchakabhyam bivanam Atam upades besanjam ko japa sachape japa Sadarahe kam chansikaya kalna kapku biape Wahei guru Witajcie kochani na 177 lekcji jogi w wibracjach serca. Usiądźmy w pozycji łatwej, z prostym kręgosłupem. Złóżmy dłonie na piersiach, w namaste. Czubek głowy do góry, podbródek lekko opuszczony, kciuki leżą na mostku. Dociśnij dłonie do siebie. Poczuj przez kciuki, przez mostek, bicie serca. I przywitajmy przestrzeń energoinformacyjną Kundalini Yogi. Przywitajmy wszystkich gospodarze tej przestrzeni, tej nauki. Przywitajmy ich, życzmy im wszelkich błogosławieństw, wszelkich łask, miłości, harmonii, radości, światła, obfitości, prosperity. I teraz wyraź swoją intencję na dzisiejsze zajęcia. Niech te zajęcia będą z korzyścią dla Twojego zdrowia, dla rozwoju Twojej duszy. I weź głęboki wdech do mantry. Om Namo Zacznijmy od króciutkiej rozgrzewki. Położ dłonie na kolanach,
i zacznij krążenia. Tułowiem, głęboko oddychając. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Szeroko do przodu, do tyłu, na boki. Poczuj kręgosłup od podstawy aż do ostatniego kręgu szyjnego. Wdech do przodu, wydech do tyłu. I zmieniamy kierunek. Głęboki wdech do centrum, wyciągnij kręgosłup, jak byś go wyciągnął na linię do góry. Czubek głowy do sufitu i wydech. Dłonie kładziemy na łydkach, siadamy bez poduszki i zaczynamy wygięcia kręgosłupa. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Bez poduszki, dlatego że w tej pozycji balansujemy na pupie, na kości ogonowej. Bujamy się na kości ogonowej. W ten sposób stymulujemy energię seksualną, energię kundalini, energię życiową, jak chcemy ją nazwać. Energicznie razem z oddechem. Wdech sat, wydech nam, sat nam, sat nam. I możemy troszeczkę nawet przyspieszyć. Wdech do centrum. Pociągnij energię powoli wzdłuż kręgosłupa do czubka głowy i przez czubek głowy. Wydech. Przez chwilę pooddychaj, poczuj, co się dzieje w ciele po ćwiczeniu. I prostujemy przed sobą nóżki. I znowu wyciągamy się do góry. Łapiemy albo za łydki, albo za palce stóp. Kolana są proste przez cały czas, plecy proste, podbródek do mostka, wdech do góry, wydech do dołu. Wdech, góra, wydech, puść stopy i znowu przez chwilę oddychaj, obserwuj. Oddychaj. Poczuj to swoje narzędzie,
tego swojego awatara 3D. Patrzę, jaki jest fantastyczny. I teraz ułóż tego swojego fantastycznego awatara w pozycję na piętach. Połóż dłonie na kolanach. I znowu wyginamy kręgosłup. Sat nam. Wech, wydech. Sat nam. Sat nam. I do centrum wdech. I pociągnij energię do góry. Przez czubek głowy zrób wydech. Ułóż dłonie na ramionach. Kciuki z tyłu. Reszta palców z przodu. Ramiona równolegle do podłogi. Wyciągamy się do sufitu. I w tym rozciągnięciu wdech, skręt w lewo, wydech, skręt w prawo. I do centrum. Głęboki wdech. Wydech, opuść ręce. Zrób kilka razy krążenie głową w jedną stronę. Bardzo powoli. Wdech do góry, do tyłu. Wydech do przodu, do dołu. I wdech. I wydech. I zmieniamy kierunek. Wdech i wydech, jeszcze raz wdech i wydech. Napijcie się, jeśli macie pod ręką wodę. Kochani, zrobimy sobie bardzo fajną kliję dzisiaj. Ja specjalnie odsunąłem kamerę, żeby mi było lepiej widać, dlatego że tutaj chyba będziemy mieli dwa ćwiczenia, czy trzy na stojąco. Klija nazywa się Removing Body Blocks, czyli usuwanie bloków w ciele. Brzmi zachęcająco. Także zapraszam wszystkich obecnych do usuwania jakichkolwiek bloków, które mamy w ciele. Zasiadamy sobie. Pierwsza pozycja. Pozycja łatwa, po turecku, albo w sitchasanie, albo w lotosie, jak lubisz. Wyciągamy ręce do góry. Ręce są cały czas w górze, równolegle. Wyciągamy się mocno i zaczynamy robić krążenia ramionami zgodnie z kierunkiem ruchu zegara, czyli z przodu w prawo. Długi, spokojny oddech i przy tym ruchu staramy się cały czas wyciągać ciało do góry. Kręcimy, kręcimy. Prostujemy kręgosłup, prostujemy całe ciało. Ten ruch otwiera nam ręce w ramionach. Ok, i jak już mamy ten ruch, to zaczynamy. Ruszamy szybko. Jednocześnie ręce są równolegle do siebie. Staramy się, żeby ten ruch był w miarę szybko. W
wyciągamy się do góry i kręcimy, 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 kręcimy. Ja wam zagram na gitarze, a wy nie zatrzymujcie się w tym ruchu. Kręcimy ramionami w prawo. Cały czas głęboki oddech. Sante nam, wahej lulu, wahej lulu. 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 Sante nam, sante nam. Wahej guru, wahej guru, come on, sante nam, wahej guru, jeszcze chwilę. Sante nam, wahej guru, wahej guru, sante nam, wahej guru, wahej guru, sante nam, sante nam, wahej guru, wahej guru. 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 Jeszcze chwilę kręcimy. Wahej guru, wahej guru. Sante nam, wahej guru, wahej guru. I wyciągamy się do góry. Wysoko. I wydech. Odpocznij w pozycji, weź kilka głębokich wdechów i wydechów. I teraz kolejne ćwiczenie. Siadamy z powrotem w pozycji łatwej. Wdech, wyciągamy się do góry maksymalnie. Wydech, kładziemy, ciągniemy ręce przed siebie. Kładziemy czoło na ziemię. Wdech do góry, do sufitu. Jak najwyżej. Wydech. Czoło na ziemi. Wdech. Wydech. Rozciągamy się w dół. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I kontynuujemy. I kontynuujemy. Why?
guru. Satana, Satana, wahe guru, wahe guru. I głęboki wdech, wyciągamy się. Zatrzymaj powietrze, zaciśnij zatok podstawy. I wydech, opuść ręce. Napijcie się czegoś, jeśli macie pod ręką. Kolejne ćwiczenie. Teraz właśnie sobie wstajemy i zostajemy w pozycji na czworakach. Czyli dotykamy, stoimy na prostych nogach, dotykamy dłońmi do podłogi. I teraz w tej pozycji podskakujemy do góry. Staramy się podskoczyć na prostych nogach i upaść z powrotem na dłonie i stopy. I podskakujemy. Oderwijcie stopy i dłonie od podłogi. Jeszcze kilka razy. I powolutku wstajemy. Weź kilka głębokich wdechów. Wydechów. Na dworze się zrobiło już jasno. I teraz po prostu głęboki wdech. Wyciągamy się do góry, ręce do tyłu. Wydech, skłon, dotykamy dłońmi do ziemi. I do góry. Do tyłu i do ziemi. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rozciągajcie się przy tym. Do góry, do tyłu i wydech. To nie musi być szybki ruch. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze kilka razy. I ostatni raz wdech, wyciągnij się i z wydechem opuść ciało do podłogi i podnosimy się, rozluźnij ręce, szyję, ramiona. Kolejne
ćwiczenie. Dłonie na ramiona i podskakując, zmieniamy skrzyżowanie nóg. Przypominamy sobie czasy przedszkolne. Zmieniamy skrzyżowanie nóg, hop, 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 hop. Nie zapominajcie oddychać przy tym. I wstajemy, oddychamy głęboko. Staraj się oddychać przez nos. Długi, głęboki wdech i jeszcze dłuższy wydech. Przez nos, nie przez usta. Uspokajamy oddech. Staramy się wydłużać wydech kosztem wdechu. Jak najdłuższy wydech. W ten sposób uspokajamy system. Możesz nawet zamknąć oczy. Wydech przez nos jak najdłużej. I potem spokojny wdech. I znowu wydech. Dobrze. I kochani, kolejne ćwiczenie. Do nóg dokładamy ręce. Wyciągamy ręce do góry. I krzyżujemy na przemian, jednocześnie dłonie i ręce. Hop, 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 hop. Oddychamy. I wstajemy, opuść ręce i znowu jak najdłuższy wydech przez nos.
I do następnego ćwiczenia siadamy sobie w pozycji łatwej. Napijcie się najpierw wody odrobinę. I teraz zaciskamy dłonie w pięści, unosimy przedramiona. Pięści są na poziomie serca. Pięści są na poziomie serca. Przedramiona muszą być równolegle do podłogi. I teraz będziemy na przemian. Raz jednym ramieniem, raz drugim ramieniem robić kółeczka. O, w ten sposób. Do przodu, do góry, do przodu. Długi, głęboki oddech. Ruch jest w ramionach. Nie w pięściach, w ramionach. Pięści też chodzą, ale ruch jest w ramionach, a pięści mocno zaciśnięte na poziomie serca. Jeszcze chwila. Poczuj swoje ramiona. Poczuj mięśnie ramion. Stawy ramienne. Fajny ten nasz awatar 3D. Ktoś go fajnie zaprojektował. I głęboki wdech. Wydech. Szykujemy się do pozycji wyciągniętej. Będziemy ją robić tylko 1,5 minuty, także w ogóle luz. Kładziemy się na plecach. Jeszcze raz przypominam, ramiona są na ziemi, cały tułów na ziemi. Głowę podnosimy tak, że podbródek dotyka do mostka. Ręce są, patrzą na siebie nad pępkiem. I proste nogi unosimy do góry, patrzymy na duże palce stóp, dociskając kręgosłup lędźwiowy do podłogi. Głęboki wdech, oddech ognia. Uśmiechamy się do siebie wewnętrznie. Przyglądamy się, na co stać tego naszego awatara. Trzydzieści sekund. Teraz już nikt nie opuszcza nóg. Dziesięć sekund. Głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. Zaciśnij. I wydech. Połóż głowę na ziemi, nogi na ziemi.
Oddychaj swobodnie, spokojnie. I przyciągamy kolana do piersi, obejmujemy ramionami i robimy kołyskę na kręgosłupie. Na całym kręgosłupie staraj się przetoczyć swoje ciało do przodu, do tyłu. Po całej długości pleców. I ćwiczmy kolejne ćwiczenie. Siadamy albo w pozycji po turecku, albo w pozycji lotosu i w tej pozycji, trzymając za kolanka, znowu przetaczamy się do tyłu na plecy i z powrotem do siedzenia. Jeszcze kilka razy. I wychodzimy z pozycji. Stajemy jeszcze raz w tej pozycji na czworakach z prostymi nogami. I teraz już nie będziemy tańczyć, nie będziemy podskakiwać, teraz będziecie tańczyć. Zamknijcie oczy i zacznijcie tańczyć w tej pozycji, tak jak wam ciało podpowiada. Do mantry. To jest taniec, który ma za zadanie porozciągać całe wasze ciało. Także poruszajcie biodrami, poruszajcie stopami, dociskajcie stopy, czasem dłonie, stopy do podłogi. Rozciągajcie ramiona, klatkę piersiową, dolną część kręgosłupa, głowę skręcajcie w lewo, w prawo. Poruszajcie każdą częścią ciała. Thank you.
Sampela, Wahai Guru, Wahai Guru, Sampela, 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 Sampela, Wahai Guru. I zrób głęboki wdech, z wydechem połóż się z powrotem na podłodze. Kładziemy się na podłodze. Dłonie leżą równolegle na ziemi i na przemian. Przyciągamy raz jedną, raz drugą nogę do udo, do klatki piersiowej. Noga jest, prosta noga jest nad ziemią. Wdech. Oddychamy głęboko. I na przemian zmieniamy nogi. Można podłożyć dłonie pod pośladki. Tak jest trochę lżej, jeśli potrzebujesz. Energicznie. I wdech, jedna noga wyprostowana, druga przyciągnięta. Wydech, opuść obie nogi na ziemię. I jeszcze takie ćwiczenie. Wyciągamy ręce proste do góry, szeroko. Bierzemy je szeroko i teraz tak, jakbyśmy chcieli prostymi rękami, trzymając ręce proste, klasnąć, ale nie klaszczemy, tylko w ostatniej chwili zatrzymujemy dłonie. I jeszcze raz. Przepraszam, nie klaszczemy. Hop, hop, hop. Ręce proste w łokciach. Klaszczemy, nie klaszcząc. I jeszcze przez chwilę klaszczemy, nie klaszcząc. Pracujemy tutaj z obszarem klatki piersiowej, z ośrodkiem serca.
I teraz, kochani, opuśćcie ręce wzdłuż ciała i zrelaksujcie się kompletnie. Pełen, głęboki relaks. Długi, spokojny oddech. Zamknij powieki. Przez chwilę oddychaj przez trzecie oko, przez punkt pomiędzy brwiami, wdech i wydech. Wdech przez trzecie oko i wydech. Kiedy robisz wdech, niech ten oddech dojdzie aż do serca. I wydech z serca przez trzecie oko. Wdech z serca. Wydech z serca. Wdech i wydech. I teraz oddychając głęboko, otwórz tak zwane dziesiąte wrota. Otwórz bramę, która jest na czubku głowy, tam gdzie jest ciemiączka. I zaproś do swojego awatara. Zaproś energię Twórcy, energię źródła, energię Boga, Ojca, bezwarunkowej miłości. Poczuj, jak to złote światło wpływa przez czubek głowy i spokojnie, delikatnie, na każdym wdechu coraz dalej, coraz bardziej penetruje Twoje ciało, głowę, szyję, ramiona, ręce, aż do czubków palców dłoni, klatkę piersiową, plecy, brzuch, biodra, miednice, nogi, aż do czubków palców stóp. Zaproś tą energię. I poczuj rozszerzenie. Poczuj, że całe Twoje ciało zaczyna jaśnieć, świecić jasnym, złotym światłem. Coraz jaśniej, coraz świetniejszy. Aż wreszcie jesteś w kokonie złotego światła. Jesteś otoczony złotym światłem miłości bezwarunkowej,
energii Twórcy. I teraz do tego swojego pola energetycznego. Jeśli chcesz, możesz zaprosić swoje wyższe ja, swoją wyższą świadomość, wyższą świadomość twojej duszy. Twoje wyższe ja, ono się może pojawić jako świetlista postać, postać ze światła. A może się pojawić też jako konkretna postać, konkretny mistrz. Nie przejmuj się, na ile wyraźnie widzisz swoje wyższe ja. Twoje wyższe ja to jest suma świadomości, doświadczeń wszystkich twoich emanacji, inkarnacji, tych, co były, tych, co będą, tych, co są. Twoje wyższe ja wie, jaki jest kolejny właściwy krok na drodze rozwoju twojej duszy. I może ci dać odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogą się w tej chwili pojawić. Dlaczego? Dlatego, jeżeli chcesz, możesz zadać pytanie twojemu wyższemu ja i otrzymać dokładną, precyzyjną odpowiedź. Spójrz w jego oczy. Spójrz w samą głębię mądrości, miłości, energii tej istoty. Poczuj całą miłość i mądrość. Poczuj, jak ta energia ogarnia całe twoje ciało medytacyjne. Jeśli chcesz, możesz objąć twoje wyższe ja. Jeśli chcesz, możesz połączyć twoje ciało energetyczne z ciałem energetycznym twojego wyższego ja. Teraz twoje wyższe ja przekazuje ci potrzebne ci informacje. Informacje, które są ci potrzebne, które być może dopiero się rozpakują, uaktywnią we właściwym momencie.
i zacznij śpiewać razem z mantrą. Satana, Satana, Wahej Guru, Wahej Guru, 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 Satana, Wahej Guru, Wahej Guru, Satana, 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 Satana. Chodzi powolutku, weź głęboki wdech i wydech. Poruszaj dłońmi, poruszaj dłoni w nadgarstkach, poruszaj palcami dłoni, poruszaj palcami stóp, stopami w stawach skokowych. Przeciągnij się. Rozetrzyj dłonie, pomasuj twarz. Potem przyciągnij kolana do piersi. Zrób kołyskę na kręgosłupie. I bardzo powolutku siadamy, podnosimy się. I teraz stajemy w pozycji drzewa. Stawiamy jedną stopę od wewnętrznej strony na udzie. Ups. I staramy się utrzymać równowagę. Wyciągamy ręce nad głowę. Składamy dłonie w namaste. Koncentrując się na jakimś punkcie przed sobą, daleko na podłodze. Prostujemy się w pozycji. Długi, spokojny oddech.
Powolutku opuszczamy ręce, stopę i zmieniamy nogę. I znowu wchodzimy w pozycję drzewa. Długi, spokojny oddech. Dłonie są dociśnięte do siebie nad głową wysoko. Namaste. I powolutku wychodzimy z pozycji. Rozetrzyj dłonie jeszcze raz. Mocno. Aż do momentu, aż będą gorące. I pomasuj twarz, głowę, uszy. Jeszcze raz rozetrzyj. I gorącymi dłońmi masujemy twarz, uszy, głowę. Rozcieramy, masujemy piersi, ramiona. Masujemy, masujemy, rozcieramy, masujemy pod pachami, rozcieramy dłonie. Masujemy całe ręce, nadgarstki, siadamy, i robimy wygięcia, siadamy w pozycji łatwej i robimy wygięcia kręgosłupa. Masujemy kręgosłup. I kilka razy krążenia tułowiem. W jedną stronę, w drugą i wyciągamy ręce po przekątnej i siadamy sobie wygodnie. Napijcie się wody. Dajcie znać, czy jeszcze jesteście ze mną. Jak nie, to zrobię medytację sam. Słuchajcie, taka sobie medytacja, która nazywa się Blue Light Cleansing Meditation. Czyli medytacja, jesteście, cudownie. A tutaj w telefonie mi się nie zawsze pojawiają wasze serduszka i komentarze, ale widzę w komputerze, jest dobrze. To jest taka medytacja, czyli oczyszczenie przy pomocy niebieskiego światła. Taka sobie prosta medytacja, ale bardzo ciekawa. A na czym polega? Siedzimy w pozycji wygodnej. Dłonie są gyan mudra, czyli palec wskazujący i kciuk razem w taki sposób.
tak, że dłonie leżą sobie na kolanach, ręce są proste, kręgosłup prosty. Zamykamy powieki i robimy wdech w pięciu częściach, czyli wdech rozkładamy na pięć części. W taki sposób wdech, jeszcze raz, wdech w pięciu częściach i wdech robimy przez pępek, przez punkt pępka i przez czubek głowy, czyli siódma i trzecia czakra. Ośrodek pępka i czubek głowy, czyli wdech przez te miejsca. A na wdechu wyobrażamy sobie niebieskie światło, które przez wszystkie pory naszej skóry, jak gaz, wychodzi z naszego ciała. Pięciostopniowy wdech i długi, spokojny wydech. Wizualizujemy, że nasze ciało wypuszcza z siebie niebieskie światło. Nie spiesząc się w swoim tempie. Wdychamy przez ośrodek pępka i przez czubek głowy. Wydychamy przez wszystkie pory naszej skóry niebieską energię. Thank you.
Thank you.
I oddychaj już swobodnie. Spokojny oddech. Obserwuj swoje ciało. Przyjrzyj, czy coś się zmieniło. I kończymy. Połóż dłoni na piersiach w namaste. I niechaj słońce na niebie, cała miłość wokół ciebie i to światło, które jest w Tobie, prowadzi Cię na Twojej drodze. Głęboki wdech. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze zajęcie i zapraszam na następne w poniedziałek. Tych, co będą mogli, zapraszam w sobotę wieczorem w Warszawie. Robimy całonocne granie na gongach, także przychodźcie albo dołączajcie się online. Sat Nam.